dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom headshot, mocarnym pikselem, z na włosach, żelem, witam was pani bardzo serdecznie, Patryk Rojo-Rojewski, taniutka, szczególnie po przecenach, perełka w ramach longshorcika, gierka pod prywata, jak to zazwyczaj bywa z longshortami, właśnie tak się rodzą z prywatnego gamingu, moi drodzy. Antarion, mam dla was przygotowanego specjalnego save'a, tylko się nie przestraszcie. Diabeł tkwi w szczegółach, pixel art na wypasie. Moi drodzy, gdzie liczy się klimat? Rojo, co to jest? Poważnie, poważnie. Nie włączajcie jeszcze filmu, dajcie mi szansę. Moi drodzy, czasem tak bywa. No Rojo, słuchamy, naprawdę jestem ciekaw, jak zamierzasz to sprzedać? Mam nadzieję, że są wśród nas osoby, które wychowały się na Tibi. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Moi drodzy, tak jak lubię w longshortach, od razu przywołam masę porównań. Wyobraźcie sobie przepyszną hybrydę klasycznych dungeon crawlerów z Divinity, a także klimatem Legends of Grimrock, z kolei z muzyką z pierwszego dungeon Siege'a. Dzieło niepozorne, jednak bawi nieprawdopodobnie na różnych płaszczyznach. Zacznijmy sobie od początku, od przedstawienia moich bohaterów. Moi drodzy, sterujemy, poruszając się w tym samym czasie myszką bądź klawiaturą, drużyną czteroosobową, więźniami, którzy uwolnili się wskutek zejścia na świat zła. I w tym momencie jakby nasze grzechy są wybaczone, z więźnia stajemy się najemnikiem, który stara się rozwikłać pewną tajemnicę nadejścia tego Armagedonu. Moi drodzy, Royson, rasa Wolfkin, jestem tutaj typowym tankiem, który z kolei skilluje w perswazji. Jest Perla, która jest Felmurem. Tak, i to jest łuczniczka, która lubi kraść i wyważać zamki. Jest również... I teraz będzie hit! Jest również Rok, który jest nekrofilem. Nie chciałem wrzucać pełnej nazwy w tytuł. Nie wiem, o co chodzi, to chyba nie jest błąd, ale jest magiem, który szkoli się w tak zwanej czarnej magii, stricte ofensywnej, czyli wszystko, co pali, wali piorunami i tak dalej. Jest również Izak, który jest dzikiem, który jest totalnym koksem, jest orkiem, jest typowym DPS-em two-handed. Moi drodzy, wygląda to niepozornie, ale świat nieprawdopodobnie wciąga. Przejdźmy może do kwestii zasadniczej, czyli do walki w systemie turowym, ale z ciekawym pomysłem na siebie. Moi drodzy, tak. Od poziomu naszej zręczności Dexterity zależy oczywiście, iloma punktami akcji dysponujemy. Atak wyprowadzamy zawsze jeden, tylko jeden, czy jest to czar, czy cios, czy strzał, nieważne, za jeden kwadracik. Reszta kwadracików jest, powiedzmy, przeznaczona na ruch po planszy. Włączmy sobie przenikanie, tak będzie wygodniej. Dokładnie tak. I koniec. Teraz Perla. Zaatakujemy tutaj maga, bo gościu potrafi nieźle namieszać w szeregach. Jest też Rok. Walniemy może jakąś serdeczną obszarówkę. Dlaczego nie mogę? A, jestem uciszony przez maga. No po prostu cudownie. Dobra, skipujemy go spacją. Izakiem. Nie wiem, czy dobijemy. Niestety nie. Tura przeciwnika. Moi drodzy, poważna sprawa. Emocje sięgają zenitu. Animacje są obłędne. Takich nie widzieliście nawet w Wiedźminie czy Dragon Age. Dobrze. Tutaj dobijamy typunia, tutaj dalej celujemy w tego maga. Niestety, przeżył Rok, już nie jest ociszony. To co, może obszarówka? Oh yeah. Naprawdę, kupiłem za tam niecałe 3 euro po przecenie tą grę i bawię się świetnie. Także nieważne gra, jak gra wygląda, ważne jak działa. Tak, Rojo, ściemniaj nas jeszcze. Nie, mogę podejść, zwiększyłbym szansę. Tutaj nie ma sensu rzucać obszarówki, 75. No niestety, Rok, naucz się czarować. No nie będziemy już podchodzić, nie ma sensu, to nic nam nie da.
Dobra, z głowy. I tak, możemy się uleczyć health potion, ale możemy też naszej drużynie kazać się przespać, żeby zregenerować życie oraz manę. Do tego potrzebne jest jedzenie, widzimy to w tym momencie. Tutaj o ile wszystko się zregeneruje, tyle wystarczy, sleep. Okej, dobra, pora lutu. Tutaj mamy jakieś śmieszne rzeczy. Hop, 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 hop. Tak, mamy skrzyneczkę, moi drodzy. Niestety jest zamknięta. Oczywiście do forsowania zamków potrzebne są wytrychy. I tak, tu są podczary, głównie pod kątem oczywiście Roka. Tutaj mamy księgę czarów Black, White and Grey. Ofensywna, defensywna, wspierająca, lecząca, wiecie doskonale o co chodzi. My na teren jeszcze tej lokacji wrócimy. Mamy oczywiście zadanka różnego rodzaju, zbieramy przeróżne rzeczy. Kilka elementów będziemy musieli oddać osobom zainteresowanym na terenie naszej wioski. Moi drodzy, przed nami kolejna mocna potyczka. Tu sobie zapiszmy. Dokładnie tak. Nie będziemy używać quick save'a, bo mi się nadpisze moja gra prywatna. I tak. I tu klasyka. Możemy zapłacić, możemy walczyć, albo możemy posiłkować się perswazją w tym momencie. My sobie powalczymy. My sobie powalczymy. Powinniśmy dać radę, aczkolwiek łatwa potyczka to nie będzie. Bo gra jest wymagająca. Jest wymagająca. To nie jest prosta sprawa. Dobra, ja podejdę troszeczkę. Dobrze, zebrał. Rokens. Dobrze, tu ich trochę osłabimy. Izak, nie wiem czy uda ci się. Jeszcze jedną tą. A, udało się, jeszcze. Okej, okay, zablokowałem, bo mam tarczę. Dużo w defense. Mys, dobrze, na naszą korzyść. Cholera, jestem zatruty, tu oberwałem. Dobra, dobijamy gada, nie do końca się udało. Dobra, Rokens. Podejdź przyjacielu. Jak zauważyliście w grach tego typu, gdzie jest aspekt drużynowy, to lubię tworzyć ekipę ze swoich przyjaciół i rodziny. Nie uda się. A! Pięknie, dobra. Mamy typa z głowy. Dobra, tego dobiliśmy. Nie ma tragedii. Okej. Dobrze. W ten sposób. Rokens, jak to rozwiążesz? Cholera, no jeden mu został. Dupa. Dobra, nas trochę jeszcze połoi. Niestety. Ale spoko. Tylko w podbramkowych sytuacjach przydaje się faktycznie eliksir życia, health potion. Bo tak, to warto się uleczyć za pomocą żarcia. A żarcia jest dużo. Także nie ma tragedii. A nie będę ryzykował. Czasem wpadają fajne krytyki. Gra jest krwista, jest brutalna. To mi się podoba. Mamy jeszcze trochę many. No nie, nie wierzę. No. I z głowy. Oczywiście, nawet jeśli jeden zostanie, reszta nie żyje pod koniec walki, wracamy. Wracamy do gry. I dlaczego Legends of Grimrock? Świetnie zaaranżowane są przeróżne właśnie katakumby, jaskinie, kopalnie. O, jest kluczyk. Chyba wiemy, do czego on się nam przyda. Jakieś ukryte pomieszczenia, jakieś kuferki z fajnymi rzeczami. Jako że gra nie jest prosta, jest wymagająca, to absolutnie wszystko się przydaje. Rzeczy są drogie, także warto zbierać pieniądze. Pod healing podczas spania warto zbierać. Oczywiście, proszę bardzo, łuk. Niestety Rok chyba, bo Rok jeszcze pod identyfikację z ziomciem. No tak, potrzebuje 40 wszystkiego. Tutaj perli przekażemy, oczywiście. Tu musimy dostarczyć list. Tu czekamy na level 7. To damy Rokowi, ale on też nie da rady tego zrobić. Także nie ma potrzeby. Tutaj też czekamy na 7. Ekwipunek fajnie jest zrobiony. Możemy sobie swapować uzbrojenie. Dużo jest elementów, czyli powiedzmy segmentowo potraktowany ekwipunek. Jest czego szukać, jest o co walczyć.
znów uleczmy się w tym układzie. No. Okej, jest już ciemniej. Nie, muzyka jest naprawdę świetna. Grafika gra, tak jak wcześniej wspomniałem, całkowicie umowną rolę w tym wszystkim. Poruszanie jest spoko. Tutaj mamy mapę. Możemy się przemieszczać szybciej za pomocą jedzenia. Ja teraz cofnę się na teren, gdzie ubijałem mniejsze gady po to, by zdobyć potrzebne dla kilku osób komponenty w wiosce, żeby od razu oddać kilka rzeczy za jednym zamachem. Jeśli mnie pamięć nie myli, ten sprzęt był gdzieś tutaj. O, dokładnie. Nie wiem, dlaczego nie zbierałem. Polecam zbierać wszystko. Tu jakaś skrzyneczka była, coś tego, także ludzie kochający exploring oj znajdą. Oj znajdą coś dla siebie, będą jak najbardziej usatysfakcjonowani. O, dokładnie. Mam już pewną nadwyżkę. Zobaczę, ile mam tego i tego. To sobie przerzućmy. Royce nie będzie... Mamy wszystko. Mamy wszystko, możemy zmiatać do naszych kontrahentów. I przeróżne są misje poboczne. Trafiłem do miasteczka, od razu wszedłem do kanałów i był tam rzeźnik, Butcher. Oczywiście jawne odwołanie do pierwszego Diablo. W sumie nie tylko. Potem udało mi się wypełnić to zadanie. Coś tam odkrywamy. Tu jakiś kluczyk. Do czego to pasuje? Przekazujemy jakieś wiadomości. Szukamy jakichś ksiąg. Oczywiście tutaj jakieś dialogi czy walka nie jest rozbudowana i tu pojawia się największy mankament tej gry. Mianowicie wachlarz naszych umiejętności jest masakrycznie ograniczony pod kątem bojowych zdolności umiejętności. To jest po prostu podstawowy atak i koniec. Nie ma podwójnego, jakiegoś obszarowego. Są ataki podstawowe w zależności od oręża, tak? Ale zawsze jest to albo bliski kontakt, albo daleki w myśl łuku, koniec. No i czary. Podzielone na trzy jakby kategorie w tym wszystkim. Ja sobie rzucę okiem, czy dobrze idę. No nie najgorzej. Tu w sumie powinien być typunio. Jest. Okej, wynegocjowałem u niego wcześniej więcej hajsu za zdobyte pióra otrutych, zaklętych mew. Także poważna sprawa. Teraz idziemy przekazać list oraz oddać z kolei kawałki mięsa, moi drodzy. Pierwsza lokacja. Mega sprawa. Jeszcze mi się ta gra kojarzy, swojego czasu była taka gra, chyba polska, Dink Smallwood. Coś w tym stylu. Także rzut izometryczny. Dobra. Gdzie była ta laseczka? Chyba tutaj. Laseczka. To był facet? Nie. Każe mi spierdalać. I oczywiście możemy też kraść drugim przyciskiem myszki. Tutaj szanse mam nie najgorsze na to, ale nie ma sensu. I fajna jest sprawa, że jak ktoś nas przyłapie na kradzieży, to trafiamy do więzienia. I to nie jest tak, że tam jest very hard zamek, żeby się uwolnić z celi. To jest praktycznie nie do zrobienia w początkowej fazie gry. Nie ma też żadnego klucza i po prostu musimy czekać. Także karą jest strata czasu. Bo musimy 4 dni po prostu dawać na 24 godziny sleeping razy 4 i trwa to z jakieś 10 minut. Także karą jest strata czasu. Poza tym nie ma żadnych innych kar. Która to ode mnie chciała to... Nie! Nie! Tak, zbrokowaliśmy loka, niestety. Ale wchodzimy gdzieś tam, jakaś piwnica, jakieś skrzynki. No, mega, mega, mega fajna sprawa w tym wszystkim. Zamknięty temacik. Są różni najemnicy, którzy za opłatą oczywiście szkolą nas w niektórych umiejętnościach. To jest akurat sympatyczny vendor. Tu również ekipa. Nie wiem, czy oni nie każą nam jakby wrócić się przespać. Zaraz to sprawdzimy. Okej, musimy wrócić jutro, także musimy się prześpić. Mogę wykupić sklep, łóżko w tawernie, ale nie ma
Nie ma powodu, bo tylko 3 godzinki. Snipujemy. Nie używamy żarcia w sytuacji, w której mamy pełen poziom many, jakby i życia w tym całym układzie. Dobra. I teraz tak, rzućmy okiem na questy, bo już jestem dalej. Dobra, tu mamy list. To nie, okej, okay. Mildred. Mildred potrzebowała od nas tego wszystkiego. Ale przecież, aha, dobra, Mildred była ciut wyżej. Tutaj była chyba Mildred. Nie, to jest Greta! Mildred! Tu jest Baylor. Tu jest Mildred, no przecież byłem u ciebie. Jest, masz. Okej, okay, dzięki. Temat przekazany. Tu mamy to. Tu mamy domek, możemy go sobie wykupić. Ale nie ma takiej potrzeby, bo bardzo szybko jakby... O. Okej, tu już wcześniej w kanałach tego butchera zabiłem. Nieelegancko. Jest hajsik. Jest wszystko. No to jeszcze przekażmy ten liścik. Zobaczymy, jak laseczka się nazywała. Love letter. Greta. Była Greta. Ja ją przecież tutaj... Czy Greta była tutaj? Tak, jest i Greta. Okej, dajemy liścik. Spróbujemy rzut na perswazję. Udało się. No i więcej hajsu. Także takich niuansów jest tutaj naprawdę, moi drodzy, w tym wszystkim mnóstwo. Jeszcze pokażę wam w sumie dungeony. Może uda się ten lockpick przeprowadzić. Jeśli dobrze pamiętam, tylko musimy z daleka od ten... Okej, okay, easy. Zapiszmy sobie. Save, tak. Save'ujemy. Dobrze. Czasem się udaje. Mamy za mało lockpików. Dobra, ja nie będę się bawił tutaj w nieskończoność w load save. Po prostu kupimy sobie od typunia na korzyść odcinka dużo. Tylko żeby tak, o właśnie, wymanewrować strażnika, żeby nam tutaj... Dobra, zmiataj. O ty. Coś ty zrobił. Dobra, nieważne. Dobra, zapłacimy tutaj. Nie ma problemu, schodzimy na dół. To jest tylko proforma. O, i wchodzimy. Co tutaj się będzie działo? Moi drodzy, epicka walka ze szczurami. W ogóle klasyka, to baba z tawerny poprosiła mnie o usunięcie szczurów ze swojej piwnicy. To już jest tak klasyczny quest, którego Bard's Tale się, opowieści Barda, wyśmiało srogo swojego czasu. Dobra, rok. Przywal tutaj grubo tematem, prawidłowo. Także brakuje mi tu bardziej rozbudowanego rozwoju naszych postaci. To trochę boli. Dobra, z głowy. Rockens. Jeszcze ten został? O nie! No nie wierzę. Rock, dobra. I fajnie, że tu na jednego tu obszarówka wchodzi w grę. Oczywiście przeglądamy tutaj wszystkie rzeczy. Mamy oczywiście rozbudowaną alchemię. Kupujemy bądź znajdujemy receptury, także jeśli ktoś lubi alchemię, tu ma piękne pole do opisu. Alchema, magia. Najgorzej mają wojownicy w myśl tego, że po prostu podstawowe ataki i do widzenia. I nic poza tym. Dla niektórych oczywiście barierą nie do przejścia będzie grafika, ale tak jak mówię, ona tutaj odgrywa najmniejszą rolę w całym tym układzie. Tu się udało za pierwszym razem, o dziwo. No i jest jakaś skrzyneczka, jest jedzenie.
jest wszystko. Pięknie. Hajsiwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, mega, ale to mega się przydaje. I możemy za opłatą podnosić swoje umiejętności. To jakaś tawerna, coś tego. Idziemy do typunia. Kupujemy, sprzedajemy różne rzeczy. Tak jak mówię, zabawa jest przednia. Jak za swoją cenę, mega stosunek ceny do zaangażowania, satysfakcji, mega przyjemnego zabójstwa czasu, klimatycznej, okraszonej fajną muzyką, przygody, zabawy, fajnych, wyzywających walk, mega satysfakcjonującego exploringu. Bardzo dużo atutów, jeśli tylko przeprosicie się z grafiką, ale ja zawsze powtarzałem, że dla mnie grafika nigdy nie była najważniejsza. Wyliczył się gameplay, grywalność, konstrukcja świata, mechanika. Tu to wszystko stoi na bardzo fajnym, jak za niecałe 3 euro, poziomie. Moi drodzy, polecam z czystym sercem, nie zawiedziecie się. Tym bardziej, że odpalicie sobie tą gierkę absolutnie wszędzie na wszystkim. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hejas!